Siemano, tutaj Rafson z kanału Rafson Games i witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Wenda. Programem, którym wy zadawacie pytania, a ja na nie odpowiadam. W dzisiejszym odcinku dowiecie się, jakie muzyki słucham, co sądzę o reflinkach, czy interesuję się sportem, co to jest za dodatek do Hearthstone'a oraz co u mnie słychać. No to zaczynajmy! Bob Czołgista zapytał, jakiej muzyki słucham? Moje ulubione gatunki muzyki to house music, dance pop, pop, czasami rock and roll oraz rock. Kolejne pytanie od Boba Czołgisty. Co sądzę o reflinkach? Według mojej opinii reflinki są dobre, ponieważ nie przybiera w formie dotacji. Na filmie możecie zobaczyć definicję tych pojęć. Jedyne co mnie wkurwia w tych reflinkach to to, że po pierwsze, ludzie, którzy je robią, nie mówią ile zarabiają na jednym reflinku. Po drugie, youtuberzy, którzy tworzą te reflinki, przypominają lub spamią reflinkami przy każdym filmie. A po trzecie, większość reflinków jest tworzona z gier pay to win lub z gier gównianych. Taka jest moja opinia na ten temat. Kolejne pytanie od Boba Czołgisty. Interesujesz się sportem? Jak tak, to jaka jest twoja ulubiona dyscyplina i klub? Ja w większości oglądam sport, a nie interesuję się. Jeśli chodzi o piłkę nożną, to mój ulubiony klub jest to Juventus Turyn. Czy tam FC Juventus. Michał S. zapytał, co to jest za dodatek, co ty masz do Hearthstone'a? Ja bym to bardziej powiedział jako program, a nie dodatek. Program brzmi Hearthstone Deck Tracker. Jest to program do odczytywania kart, które zostały zdjęte z talii. Jest on 100% legalny, bo nie odczytuje kart z ręki przeciwnika. Link do tego programu znajdziecie w opisie filmu. MJ Petit zapytała, co tam słychać? U mnie jest zajebiście. To koniec na dzisiaj. Zapraszam was do zadawania pytań pod tym filmem na Ask.fm, na Twitterze, na Tumblerze oraz na mojej stronie rafsongames.wix.com/rafsongames w zakładce faku oraz zadaj pytanie. Na razie i cześć! Jeśli spodobał ci się mój film, kliknij kciuka w górę. Skomentuj film. Oraz subskrybuj mój kanał. A literom życzę palca w dupie. Nara.